Witam Państwa serdecznie, Paweł Szczepanik. Szkolenia z inwestycji giełdowych w dzisiejszym nagraniu. Tematy, które widzimy na ekranie. Drodzy Państwo, wiele osób pyta, czy wprowadzenie niebieskiej wstęgi zastępuje czerwoną. Od razu odpowiadam, że nie jest lepsza. Z lewej strony czerwona 12 milionów, z prawej strony niebieska 3 miliony. To po co ją oglądamy? Po prostu w pewnych sytuacjach zaczęło nam przeszkadzać, że przy cenie 8,24 mamy kupno po 12,76. To jest 50% od rynku w tym przypadku i chcemy mieć coś, aby zająć tą pozycję po niższej cenie. My handlujemy na trzech ekranach i teraz z tych trzech ekranów interesują nas dwa ekrany. Nasz podstawowy układ inicjujący to wykres miesięczny i kwartalny na tej wstędze, która jest bliżej. I jak ktoś jest fundamentalistą i ma wizję wyceny danej spółki, to może na tym poprzestać. Problem dla techników pojawia się w momencie, kiedy cena się oddala od naszego stop lossa. Przykładowo na CDR przy cenie 200 mamy stop loss na 114, czyli około 50% od rynku. To bardzo daleko i w tym momencie zaczyna się kombinowanie, no bo nie chcemy oddać tak dużej części zysków. Wprowadzamy wykres tygodniowy. Używamy go jedynie wtedy, kiedy jesteśmy daleko od M. Pojęcie daleko, blisko jest oczywiście uznaniowe. Czy wprowadzenie ramy tygodniowej się opłaca? No jak widzimy, tak. Z lewej strony 91 milionów, z prawej strony 12 milionów, bo kiedy cena jest daleko i stop loss jest daleko od rynku, to w przypadku niepowodzenia zabiera nam to dużo zysków. W zamian za ten wynik około 100 milionów akceptujemy ewentualne fałszywki. Możemy je eliminować uznaniowo poprzez chociażby fakt bliskości wstęgi M, wtedy nie handlujemy na W. To jeden oczywiście ze sposobów. Sposób drugi to stop loss na czerwonej dolnej. Widzimy to tutaj, czerwona i zielona. Lepiej wyjść po 311 aniżeli po 265. Koncepcja jest zyskowna. Daje 194 miliony, test w okresie 1999-2021 na 407 spółkach z polskiego rynku. Wyniki są jednak mniej wiarygodne, bo Ami Broker może pomijać formacje objęcia w testach i faktycznie je pomija. Zatem ten wynik należy spokojnie podzielić na dwa. W konsekwencji nasze wykresy tylko pozornie wyglądają na skomplikowane. Handlujemy albo podejściem lewym, albo podejściem prawym z punktu widzenia czystej analizy technicznej. Z kolei fundamentaliści handlują jedynie wykres prawy, ale bez bliższych stop lossów. Kim jest fundamentalista? Drodzy Państwo, fundamentalista to uczestnik rynku, który wie, że spółka jest warta na przykład 200 zł i mu nie przeszkadza stop loss na poziomie 40 zł, dopóki ona tam nie dojdzie. Oczywiście przy cenie 80 ten stop loss będzie wyżej, ale on nie będzie nigdy blisko rynku, on będzie zawsze oddalony i przy cenie 80 zł on będzie znajdował się na poziomie 60 zł, a przy cenie 200 będzie znajdował się być może na poziomie 130 zł. Fundamentalista to ktoś, kto nie chce zbyt wcześnie pozbywać się spółki fundamentalnie dobrej, natomiast technik nie może sobie na to pozwolić i musi mieć stop lossy ustawione bliżej rynku. Podsumowując nasz podstawowy układ do handlu, z lewej strony W, z prawej M. Evergrande. Proszę zauważyć, że z punktu widzenia omawianego tu podejścia nie mieliśmy pozycji od sierpnia 2020 roku na tym instrumencie. Zauważmy także, że przed samym spadkiem była pozycja długa. Kupiliśmy na czerwonej wstędze po 15,21 i sprzedaliśmy po 16,69. Dalej, po drodze były dwie próby wejścia na pozycję długą na wykresie tygodniowym. Tu wprawdzie nie wybiło i tego sygnału nie było, ale czy mielibyśmy długą, gdyby jednak wybiło i mielibyśmy wyjście powyżej czerwonej wstęgi w obu tych przypadkach? Nie, proszę Państwa, nie mielibyśmy tej pozycji, ponieważ na wykresie miesięcznym byliśmy ustawieni na sprzedaż, więc nie reagowalibyśmy na to. Od października 2020 roku jesteśmy poza rynkiem. Widzimy to dokładnie tutaj. W momencie, kiedy ta świeca zamknęła poniżej czerwonej wstęgi, przebywaliśmy poza rynkiem i sygnały kupna na wykresie tygodniowym nas nie interesowały. Dlaczego rynek nie reagował lub nie reaguje jak na razie na Evergrande? Drodzy Państwo, fundamentalny powód, dla którego inwestorzy trzymają dane akcje, zależy od postrzegania przyszłych wyników finansowych danych akcji oraz dywidend. Dywidendy porównuje się do stopy zwrotu z 10-letnich obligacji. Ogólnie chodzi o to, że spółki co zarabiają powinny zarabiać jeszcze więcej. Analitycy na całym świecie przewidują przyszłe zyski spółek i na tej podstawie wydają rekomendacje
likwidację kupna lub sprzedaży. Jak dywidendy są słabe, to inwestorzy się przenoszą do innego sektora lub na inny rynek. Z kolei spekulacja polega na dwóch elementach. Zakładanie, że przyszłe wyniki będą lepsze, na przykład były złe, a będą dobre, albo że dana spółka ma ogromny potencjał w przyszłości. I dlatego dane akcje są kupowane pod różnego rodzaju obietnice, które albo są spełniane, albo nie są. Szerzej ten temat omawiam w filmach pod tytułem Nasadzenia. Z punktu widzenia fundamentalnego nie jest to takie proste, skoro większość funduszy na świecie jest pokonywana przez indeks. Niemniej taka jest przyczyna wzrostów i spadków. I teraz powinno się stać dla nas jasne, że trendy nie wygasają z powodu wiadomości lub opinii ekspertów. Czasami rynek koryguje, bo są jakieś informacje. Kiedy te informacje zostaną podane i rynek je wchłonie, to biznes idzie dalej. Do momentu, kiedy inwestorzy zorientują się, że wyniki spółek nie są tak dobre jak zakładali, to główna przyczyna, dla której giełda rośnie lub spada. Przed nami niedługo wyniki za trzeci kwartał i to jest ważne wydarzenie, które może zmienić optykę postrzegania rynku w długim terminie. Odniosę się za chwilę do tego z punktu widzenia Evergrande. Ten pan w środku na ekranie to Ed Seikota, który jak wiemy z 5000 dolarów zarobił 15 milionów i jest to udokumentowane. Nagrał piosenkę będącą lekcją AT. Nazwę kanału widzimy na ekranie, teraz omówimy zasady zaprezentowane w tabeli. Tu mamy tekst po angielsku i moje własne tłumaczenie tego, kiedy będziemy słuchali tej piosenki na YouTubie, możemy jednocześnie zerknąć, o czym on śpiewa. Jeden dobry trend płaci za to wszystko. Co robimy, jak złapiemy trend, siedzimy w nim do końca. Co robimy, gdy widzimy stratę? Martwimy się o nią i reagujemy na nią. Skąd wiemy, że nasze ryzyko jest właściwe? Zarabiamy dużo pieniędzy i możemy spać spokojnie. Co robimy, kiedy cena wybija? Nic, bo nasz stop loss jest w rynku. Co robimy, jak mamy obsunięcie, gdy jest większe, gdy jest jeszcze większe? Idziemy za planem i pociągamy za spust, realizujemy zlecenia. I odniesienie do Evergrande. Co robimy z gorącymi wiadomościami? Wrzucamy je do kosza na śmieci. To jedno z pytań, które pojawiło się na poniedziałkowym omówieniu rynku online. Moja odpowiedź. Może wywoła, a może nie wywoła. Trzeba iść za rynkiem. Pokażę to na przykładzie. Na tej sesji pojawiła się informacja o Lehman. Upadek Lehman. Czy spadało? Guzik prawda. Jest wyżej. Rynek nie zareagował na Lehmana i każdy hi 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 i ha ha ha, jak jest cudownie, jak jest dobrze. Reakcja później, wodospad i panika. Jakie wnioski? Ano takie wnioski, że trzeba handlować rynek i w momencie, kiedy wyszliśmy powyżej wstęgi po złej wiadomości, to mieliśmy sygnał kupna, ale dwa dni później już tej pozycji długiej mieć nie powinniśmy. I teraz odniesienie do bieżącej sytuacji. Jeżeli Nasdaq oraz inne indeksy USA, a także rynek polski jak WIG, WIG20, WIG Banki itd., jeżeli zostaną zbite ostatnie minima, to mamy powtórkę z rozrywki. Jeżeli Nasdaq wybije 14300, to mamy najsłabszy rynek od 18 miesięcy w USA i sygnał sprzedaży analogiczny do Lehmana. Będzie co będzie, ale sygnał jest sygnał. Na razie trend jest wzrostowy. Odpowiedź prawidłowa na ostatnio zadane pytanie to B. I kolejne pytanie z cyklu Sprawdź swoją wiedzę. I na zakończenie motto dnia w odniesieniu do piosenki Eda Seikoty. Nie licz ofiar ani strat, gdy za rogiem trend, bo jeden dobry trend zapłaci Wam za wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.